środę 29 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad budżetem gminy na rok 2022. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową przygotowaną przez burmistrza Leszka Leśko. Chcę na samym początku serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za ocenę tego trudu, który wnieśliśmy w przygotowanie, a wcześniej oczywiście opracowując ten projekt budżetu na 2022 rok. Jest wiele niewiadomych, jeżeli chodzi o realizację tego budżetu w roku przyszłym. Niemniej jednak jestem zawsze optymistą, że uda się zrealizować budżet przyjęty w dniu dzisiejszym jednogłośnie przez wszystkich radnych na dzisiejszej sesji i nawet pewien jestem, że będziemy w stanie oczywiście wypracować jeszcze nadwyżkę budżetową. Rok przyszły to, jak powiedziałem wcześniej, wiele niewiadomych, ale ogromne zrozumienie ze strony Wysokiej Rady, akceptacja rad sołeckich do tego, co robimy wspólnie, napawa nas optymizmem, no i chcielibyśmy po prostu jak najlepiej zrealizować te przedsięwzięcia, żeby społeczeństwo gminy Olszyna, całe społeczeństwo gminy Olszyna, chociaż w części usatysfakcjonować tym, co będziemy realizować. Chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w dniu dzisiejszym tak poważnie podeszli do oceny tego projektu budżetu, a już w chwili obecnej po podjętej uchwale do budżetu przyszłorocznego. Nie będziemy pracować na prowizorium budżetowym, tylko po prostu będziemy już w opracowaniu mieli ten opracowany budżet do realizacji. W związku z tym uważam, że wiele tych zadań, które sobie zaplanowaliśmy, zostanie zrealizowanych i wierzę w to, że przy pomocy również środków zewnętrznych w ramach Ładu Polskiego, jak i też innych wniosków, które będziemy składać na realizację pewnych zadań, uda się nam po prostu zaspokoić chociaż w części plany, czy też deklaracje z naszej strony, że pracujemy dla społeczeństwa, jesteśmy ze społeczeństwem i wieloletnie doświadczenie napawa mnie optymizmem. Jeszcze raz to powtórzę, że to wszystko, co planujemy, uda się zrealizować. Jak podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wypych, przyszłoroczny budżet będzie niezwykle trudny. Budżet, ja wiem, że w jakimś stopniu się troszeczkę powtarzam, że będzie też trudny, no bo kiedy budżet jest prosty. Bo nas dużo niespodzianek gdzieś z boku będzie czekało. Drugie, no plany, które przedstawił pan burmistrz na 2022 rok też są i imponujące, no i niezbędne. No chociażby ten dom pomocy społecznej, chociażby modernizacja przedszkola. To są rzeczy, które są naprawdę bardzo istotne. Mieszkańcy oczekują tych ruchów i na to środki no, z Księżyca nam nie spadną. Muszą być pozyskane właśnie ogromnym tymi zabiegami władz samorządowych, które starają się pozyskać. Pieniążków no brakuje, to na komisjach mówiliśmy, dzisiaj było o tym wspomniane, burmistrz przedstawiał budżet, ja cytowałem z budżetu te momenty, które są takie charakterystyczne. Środków brakuje, to nikt tego nie ukrywa, wyzwania przed nami, chociażby sprawa śmieci, chociażby sprawa oświetlenia. Jeżeli z tym nie uzyskamy środków, zaczniemy wygaszać część rzeczy. Także to, co mówiłem na końcu do pana burmistrza, że głęboko wierzę, że przy wsparciu pani sekretarz, pani skarbnik,
i całego urzędu, bo te dziewczyny naprawdę są zaangażowane w tą pracę. Myślę, że się uda to zrealizować, a co najważniejsze, środki, które planujemy z Polskiego Ładu, które do nas dotrą, że zostaną wykorzystane i będzie to widoczne dla naszych mieszkańców. Po zakończeniu obrad radni udali się na wspólny posiłek, który pobłogosławił ksiądz dr Bogusław Wolański z księdzem Maciejem Szymanowskim. Szanowni Państwo, którzy będziecie nas oglądać przez media, skończy się stary rok, 2021. Jest dobra okazja, żeby podziękować sobie nawzajem za tworzenie wspólnoty gminnej, społeczeństwa gminnego. Na ręce radnych bardzo dziękuję za także współpracę z parafią. Tworzymy jedną wspólnotę, prawda? Jedną wspólnotę gminną, więc dziękuję bardzo, że mogę tu być razem z księdzem Maciejem, nowym proboszczem z Biedrzychowic. I bardzo, bardzo dziękuję tak za naszą współpracę i wszystkim życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku 2022. Burmistrz Leśko i przewodniczący Wypych z okazji nadchodzącego roku 2022 złożyli mieszkańcom gminy życzenia noworoczne. Najważniejsze, żeby rok przyszły był rokiem spokojnym, żeby było jak najmniej zachorowań, jeżeli chodzi o COVID-19, żeby ludzie chcieli się szczepić, a w związku z tym na zakończenie chcę wszystkim pożyczyć szczęśliwego nowego roku, a przede wszystkim zdrowego. W telewizji bardzo dużo mówi się o szczepieniach. My jako gmina Olszyna jesteśmy daleko za tymi przodującymi gminami, jeżeli chodzi o społeczeństwo, które się zaszczepiło. 46% zaszczepionych to jest niewiele w stosunku do oczywiście wszystkich mieszkańców gminy Olszyna. Mam nadzieję, że ta liczba zachorowań i ta liczba zgonów codziennie pokazywana w środkach masowego przekazu przekona tych niedowiarków, że trzeba się szczepić i trzeba dać szansę innym, z którymi na co dzień współpracujemy, żeby po prostu nie zachorować i móc funkcjonować normalnie i w normalnych warunkach. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim rodzinom na terenie gminy Olszyna szczęśliwego nowego roku. Życzę wszystkim Państwu naprawdę szczęśliwego i takiego wesołego, przyjemnego, emocje przyjemne nowego 2022 roku, a nade wszystko zdrowia, bo to chyba nam wszystkim jest najważniejsze i najbardziej potrzebne. A drodzy Państwo, jak będziemy się częściej uśmiechać, będziemy dla siebie sympatyczniejsi, to ten 2022 rok przejdzie z taką może trochę nostalgią za lepszym albo gorszym, ale z taką, wierzę głęboko, przyjemnością i satysfakcją dla nas wszystkich.